Godzina 13 wybiła, Piotr Gnejdek, Biuro Maklerskie Banku. Zapraszam na poniedziałkowe spotkanie dotyczące rynków finansowych, analizy technicznej rynków finansowych. 30 minut przed nami. Należałoby zacząć od przejrzenia tego, co się dzieje na zagranicznych rynkach, czyli Wall Street, na pierwszym planie benchmark Dow Jones. I pytanie, czy coś się wydarzyło w ostatnim czasie. Jeżeli nie, to lecimy dalej, bo tak naprawdę stanie w miejscu amerykańskich indeksów tutaj jak na razie nie napawa optymizmem. Czemu nie napawa optymizmem, a nie z drugiej strony jest źródłem pozytywnych wrażeń? Z racji tego, że w ostatnich ruchach wzrostowych w wykonaniu DJI, S&P czy nawet europejskich indeksów nie widać klasycznych impulsów hossy, stąd to zazwyczaj ruchy wyglądają na korekcyjne, wymuszone. Nawet tutaj to, co robi DJ w ostatnich miesiącach, przypomina falę B, czy łącznik w postaci łącznik X-a, łączącego jedną falę spadkową z kolejną. Dlatego też tutaj brakuje trochę takiego zapału w tych ruchach wzrostowych. No i stąd też obawy, że może być to tylko korekta wzrostowa. Jak na razie na wykresie dziennym DJ znajduje się w okolicy górnego ograniczenia kanału, czyli tutaj jeszcze nic się złego nie dzieje. Formacje dzienne świecowe bez większego znaczenia, one są te młoty umiejscowione wewnątrz konsolidacji, nie mają pozytywnego znaczenia, czyli ten wydźwięk jest neutralny. Jeżeli chodzi o tygodnie, no to jak co tydzień należy sobie przypomnieć o niedomkniętej luce hossy na wysokości 24 700 punktów, która stanowi formę magnesu. Historycznie rzecz biorąc, tego typu formacje na przestrzeni ostatnich dekad sprawdzały się w ponad 95 i wyżej procent, jeżeli chodzi o wiarygodne źródło informacji. Pytanie, kiedy miałoby to nastąpić, bo jak na razie tutaj jest odpoczynek, ale nie na wszystkich indeksach. Na przykład Dow Jones transportowy zaczyna tutaj marudzić. Pokazuje coś więcej niż klasyczny Dow Jones, mianowicie klasyczna głowa z ramionami na tygodniowym RSI. Ja już o tym mówiłem w przypadku KKR-u czy chociażby benchmarku DAX. To także widać na transportówce amerykańskiej, dlatego też no, pojawiają się obawy, czy coraz większa liczba jest argumentów na korzyść Bali-Bali, czyli amerykańskich niedźwiedzi. No i dlatego też ten transportowy, który stoi w miejscu, rzekomo stoi w miejscu od 2 miesięcy, no, wyrysował niebezpieczną formację na RSI. Najlepiej zachowuje się jak na razie Nasdaq, 100 spółek. Tutaj widać trójkąt rozszerzający się, z którego górą chce się wybić indeks. Byłoby to coś bardziej optymistycznego. No pytanie, co z Bitcoinem? No bo jak pokazuje taka współzależność pomiędzy rynkiem kryptowalut a tym, co robi Nasdaq, no to trudno oczekiwać, żeby ten rynek szedł przeciwko no, różnych zupełnie przeciwnych sobie torach. Dlatego też patrząc na Bitcoina, o przepraszam, Bitcoin, źródłem danych oczywiście są dane pochodzące z portalu stock.pl. No tutaj na Bitcoinie widać aktywację klasycznej głowy z ramionami, odpadnięcie od strefy oporu, czyli są to minima 2021 i to wszystko dzieje się w okolicy, na wysokości linii trendu. Tygodniowa formacja świecowa wyznacza opór na ten tydzień, no i jak na razie wnioski płynące z Bitcoina, z analizy Bitcoina, takiej powierzchownej analizy są negatywne. Jeżeli 28 874 w tym tygodniu wybije Bitcoin, będzie ok. Dlatego też patrząc na Nasdaq, no tutaj to wychodzenie, próba wyjścia górą z tej konsolidacji nie wygląda na wiarygodną, no, chyba że to Bitcoin szybciutko zawróci na wskazany opór. Jednakże jeśli chodzi o rynek amerykański, tam wciąż brakuje pozytywnych takich sygnałów wskazujących, że to nie jest korekta wzrostowa, tylko impuls hossy. No i pytanie, co na europejskich parkietach, bo DAX trudno nazwać to atakiem szczytowym, bo to nie jest atak szczytowy, to wygląda jak na obóz, czwarty obóz pod jakimś tam tysięcznikiem. I tutaj no, jest problem, bo te formacje świecowe nie generują w żaden sposób pozytywnych sygnałów. Jak na razie DAX się oczywiście skrada na szczyty, ale tutaj na dole mamy głowę z ramionami. To, co robi przecież KKR-u. KKR-u jako pierwszy ostrzegał o tym, tutaj jest dużo bardziej wyraźna ta formacja, kiedy się ona pojawia. Jest to
realne zagrożenie zmiany trendu. Przypomnę tylko tak pokrótce, bo nie będę co tydzień o tym samym mówił, że na przykład głowa z ramionami na DAX-ie pojawiła się trochę w innej postaci, ale pojawiła się w 2020 roku, była aktywowana. Proszę bardzo, tego typu struktura poprzedziła krach z pierwszego kwartału 2020 roku. Ja nie chcę tutaj w żaden sposób straszyć nikogo oczywiście tego typu porównaniami, ale kiedy coś widać, należy o tym powiedzieć, zobaczymy, co z tego się rozwinie. Jeżeli jesteśmy przy niemieckich indeksach, szanowni państwo, chciałem zwrócić uwagę na pewną, mam nadzieję, że to jest aberracja, że to nie jest sygnał w stronę inwestorów, akcjonariuszy, ale na przykład pomiędzy drugą linią Deutsche Börse a pierwszą zachodzi ewidentna rozbieżność, dywergencja. Na górze jest DAX, na dole jest MDAX, czyli średniaki na dole, duże spółki na górze. MDAX w żaden sposób nie potwierdza to, co chce, czy też robi DAX. Trochę inna sytuacja była na szczycie pod koniec 2021 roku. Oby jak najszybciej ta dywergencja została rozjechana. Bywały przypadki, że DAX mocno wyskakiwał na północ, dopiero średniaki były podciągane, ale na chwilę obecną z tego typu analizy porównawczej, no tutaj płyną niezbyt korzystne wnioski. Dlatego też wciąż tutaj bez pozytywnego przełomu. A czy w długim terminie DAX od prawie 10 lat robi rozszerzający się trójkąt? Czemu nie? Jest to jak na razie formacja ewidentna, ale jest tak duża czasowo, że nie będziemy dzisiaj o niej mówić. Co dalej na rynkach zagranicznych? Należałoby spojrzeć na rynek walutowy, bo on tutaj do tej pory sprzyjał warszawskim indeksom giełdowym. No ale pojawiają się co jakiś czas korekty, zmiany trendu, próby zanegowania tego, co widać. I teraz tak, USD/PLN na wykresie dziennym to nie do końca jest formacja objęcia hossy, no bo położenie korpusów. Jest fake ewidentny na dniach, a na tygodniach mamy formację młota tygodniowego. Jeżeli jest tygodniowy młot na USD/PLN, jest to dosyć spore ostrzeżenie odnośnie tego, że coś się niepokojącego dzieje. Tym bardziej, że jest to umiejscowione tuż nad średnią 200-tygodniową. Młot na USD/PLN miał miejsce chociażby na początku lutego tego roku i przejdźmy teraz na indeks WIG i WIG 20. Był to okres poprzedzający korektę na rynku akcji. Wracamy do USD/PLN. To jest oczywiście tylko jedna formacja, ona się nie musi tutaj sprawdzić, ale tego typu młotki tygodniowe na USD/PLN, o chociażby tu pojawił się luty 2022, przechodzimy na indeks WIG i no, było to też, może nie w przeddzień, ale w ramach kontynuacji trendu spadkowego. Tego typu przypadków, kiedy na rynku walutowym widać chęć zrobienia, albo chociaż wróćmy jeszcze do sierpnia 2020 rok, tam także był tygodniowy biały młot, proszę bardzo, było to tuż przed tym, jak WIG i WIG 20 zrobiły korektę. Dlatego też sytuacja na rynku walutowym zaczyna tutaj ostrzegać. Pytanie, czy ma przed czym ostrzec? Patrząc na indeks WIG, tak, bo indeks szerokiego rynku jest, zatrzymał się na wysokości FIBO zniesienia poprzedniej fali BES-y. Widać to gołym okiem, 3/4 tydzień bez tutaj wybicia. WIG 20 do tego jest na podwójnym szczycie ze średnią 200-tygodniową. To oczywiście może zostać wybite, wyłamane. To są tylko ruchy w miejscu, to jest tylko analiza techniczna, tak samo jak i wskaźnik MACD, który wygenerował podażowy sygnał. To są wszystko oczywiście ostrzeżenia, to nie musi przerodzić się w spadkową falę, ale kiedy coś takiego widać, no to te elementy układanki zaczynają gdzieś tam do siebie pasować i liczba argumentów za cofnięciem się rynku jest, no, rośnie. Zdecydowanie rośnie. Spójrzmy jeszcze może na inny element otoczenia zewnętrznego, co takiego ciekawego. A tak jak co tydzień staram się omówić COPX, czyli ETF-y na spółki miedziane. W tamtym tygodniu COPX no, trochę się tutaj cofnął, ponad 7% w ramach konsolidacji na tych samych poziomach, co w styczniu. Wiemy, że miedź się mocno cofnęła, ale myślę, że miedź jako surowiec zrobiła po części lokalny zasięg spadków. Akurat tutaj nie mam notowań, ale w głowie mam, że
Capek Future wykonał dosyć solidne cofnięcie, jest szansa na odbicie, co akurat nie przekłada się na obraz tego benchmarku. Wrócimy sobie do tematu miedzi przy okazji KGHM-u, ale jeśli chodzi o otoczenie zewnętrzne, o MSCI Poland, czy MSCI Emerging Markets, może najpierw w tej kolejności. MSCI Emerging Markets to są ETF-y. Tutaj także nie widać przełomu, no nie ma potwierdzenia, czyli trend spadkowy obowiązuje, ekstrema, tak jak podczas bessy się układają, głowa z ramionami, ktoś może tutaj to widzieć, to nie jest głowa z ramionami, bo nie ma trendu, który miałaby odwrócić, dlatego też nie do końca tego budzą wnioski, ale nie ma petardy, jeżeli chodzi o rynki emerging markets, dlatego też tutaj jest pytanie, czy nie rykoszetem nie dostałaby GPW od tego, co widać właśnie na tym benchmarku. Należałoby jeszcze może spojrzeć na... Okej, przechodzimy do rynku polskiego, zaczynamy od indeksu cenowego. Tutaj indeks cenowy z tej swojej okazałości pokazuje, że wzrosty, które są robione na naszym parkiecie, oczywiście są solidne, widać także na szerokim rynku, ale nie ma potwierdzenia w postaci tego benchmarku. Niedobrze w długim terminie, to jest naprawdę niedobra informacja jak na razie. Ona jeszcze nie przekłada się na to, co robi w ciągu dnia, tygodnia SWIG, MWIG, bo wiemy, że SWIG 80 jest raptem niecałe 900 punktów od historycznych szczytów, ale jest tutaj słabość. Dwusetka tygodniowa niewybita, głowa z ramionami odwrócona, nieaktywowana, ekspotencjalne, niewybite. To wszystko sprawia, że tutaj z szerokiego rynku, jeżeli możemy tak w ogóle nazwać, zinterpretować to, co pokazuje indeks cenowy, no to brakuje kluczowych sygnałów. Przejdźmy na SWIG 80, bo on tutaj jak na razie zachowuje się fenomenalnie. Widać, że jest chęć do przypuszczenia ataku na historyczne szczyty. Oby to nie był podwójny szczyt, no bo tak naprawdę lepiej byłoby zrobić teraz odpoczynek, cofnąć się maluchami na niższe poziomy i z nowej półki zrobić skok do góry niż przy tego typu podejściu, no stracić siły w okolicy 22 tysięcy punktów. Jak na razie maluchy nie generują negatywnych sygnałów, to jest całkiem fajne. MWIG 40 pozostaje w ramach konsolidacji, która przybrała postać kanału, tutaj także nic przełomowego nie widać, no jest forma odpoczynku. No i pytanie, co WIG 20 i WIG zrobią w takim układzie, w którym się znalazły. WIG 20 jest pod oporem. W średnim, w długim terminie wygląda to całkiem fajnie. Tutaj się oczywiście nic nie zmieniło, bo, no bo jak się mogło zmienić w ostatnim czasie, skoro kluczowe poziomy ściągające, przepraszam, tak szukam, ale jak zawsze skaczę, gdzie te wykresy się pochowały. O, WIG 20 na górze. To tak naprawdę tego typu struktury, czy to kanału, czy trójkąta, czy inne, wciągają w długim terminie WIG 20 powyżej 2200 punktów, ale lokalnie widać, że jest presja na korektę. Przechodząc do spółek z WIG 20, zobaczymy, czy tutaj coś się takiego klarownego wydarzyło. Nie ukrywam, że czasami trochę brakuje czasu na naszych spotkaniach, aby spokojnie i uważnie się przyjrzeć poszczególnym blue chips. A może akurat dzisiaj będzie ku temu okazja, z racji tego, że WIG 20 stoi w miejscu kolejny tydzień i nie ma co dalej się pochylać nad tym wykresem. Asseco Poland. Szanowni Państwo, no myślę, że tutaj koncepcja jak na razie pozostaje ta sama. Czyli zgodnie z prostokątem wyjście z niego górą, zaproszenie do zaatakowania 92 zł. No, ta strefa już prawie została zaatakowana, ale plusem jest to, że rosną obroty. Bardzo fajny układ, szczególnie kiedy ceny podchodzą pod historyczne maksima. No, oby to było przygotowanie się do zaatakowania 95 zł. Jeżeli chodzi o poziom obrony, takowy jest czytelny, zdaje się, że jest 85 zł 55 groszy. Dopóki tygodniowa cena zamknięcia, ja mówię na najbliższe dni, wypada nie niżej, dopóki sytuacja techniczna wciąż przemawia na korzyść byków, czyli tutaj konkluzja jest wzrostowa. A wszyscy ci, którzy śledzą pracowanie pod tytułem wykres dnia, czy 100 sekund na kanale YouTube, na który gorąco zapraszam,
No to myślę, że są zgodni, że od dłuższego czasu Asseco Poland, wykres cen akcji Asseco Poland generuje pozytywne sygnały. Allegro. Nowy poziom obrony na ten tydzień to 32,34 zł. Dopóki dzienna cena zamknięcia wypada nie niżej, dopóty byki mają zielone światło do kontynuacji wzrostu w kierunku 50 zł. W tym jednym wydłużonym zdaniu myślę, że jest cała kwintesencja tego, o czym rozmawiamy od dłuższego czasu. Wykres jest jaki jest. Dobrze zrobiony wykres nie potrzebuje słów, ale no, szanowni Państwo, musimy zająć ten czas antenowy i powiedzieć to, co widać, a widać to, że wybicie zostało zrobione na bardzo dużych obrotach. Z tego, co kojarzy Carnet w pierwszym kwadransie zeszłego tygodnia, był zapełniony silnymi zleceniami kupna, odpuszczenie i końcówka próba podciągania. Wysoki cień na dużym wolumenie nie przestraszył. W czwartek popyt, wybity opór w postaci tej świeczki i kontynuacja wzrostów dzisiaj na takim rynku plus 3% to jest całkiem sporo. Dlatego też konkluzja pozostaje dalej optymistyczna. A dla przypomnienia wszystkim tym, którzy nie śledzą kanału YouTube, na którym ukazują się filmy pod tytułem 100 sekund, to przypomnę tylko, że sygnały pozytywne dla Allegro pojawiły się wtedy, kiedy jeszcze niedźwiedzie dominowały. Był to październik, cena w okolicy 20-21. Szanowni Państwo, no 80-70% na spółce z Blue Chips, można powiedzieć, chapeau bas, analiza techniczna rządzi. CD Projekt, no tutaj jest problem, bo czwartek, atak popytu, naruszenie średniej 200-sesyjnej, piątek, odpuszczenie popytu, znowu pośrednią 200-sesyjną, dzisiaj bez dużej kontynuacji wzrostów i cały czas ten ruch wzrostowy przypomina formę, ma cechy korekty wzrostowej. To jest największą bolączką i ten czarny korpus z oporem 124,40, gdyby to udało się przepchnąć, to tak naprawdę zakończenie tematu Bessy wydawałoby się tutaj dosyć proste. 324,40, znowu pojawia się wykres tygodniowy, to jest 132,28. Podwyższamy tutaj poprzeczkę do wybicia, która jest wymagana, aby no, pozbyć się obaw o realizację tego niepokojącego scenariusza na 50 zł. Ale lokalnie, póki ceny się podnoszą, no to brakuje tutaj argumentów na chwilę obecną, żeby niedźwiedzie wróciły na parkiet. Jest ryzyko, bo jest opór, ale jak na razie dajmy szansę CD Projektowi. Cyfrowy Polsat, magnes na wysokości 20 zł cały czas działa. Jest w jednej szufladce ze scenariuszami pozytywnymi opcja ruchu na 26 zł, gdyby udało się wyjść górą z tego prostokąta. Oczywiście na chwilę obecną nie ma ku temu argumentów, żeby w ten sposób w ogóle dywagować, czy tam jest zielone światło w stronę 25-26 zł. Kluczowe jest 20 zł. Tutaj jest do zaatakowania, momentum zachęca, dlatego też konkluzja dla cyfrowego pozostaje wciąż pozytywna. Szanowni Państwo, teraz tak zerkam, co Państwo tam piszą na czacie, wolałbym w ciągu spotkania nie odpowiadać, bo wybija czasami z tego, co mówię. Jeżeli chodzi, to jest pytanie, pan Jakub się pyta, SWIG 85 fal. Szanowni Państwo, teoria fali Liotta jest piękna, jest cudowna, ale jest okrutna dla wszystkich tych, którzy nie stosują jej od początku do końca, od pierwszego notowania do ostatniego notowania i nie przechodzą z wykresu dziennego na wykres godzinowy. SWIG 80 wydaje mi się, że nie jest indeksem, gdzie można byłoby z powodzeniem stosować teorię fali Liotta. Dlatego też tutaj się dystansuję odnośnie tych pięciu fal odnośnie SWIG 80. Dino Polska. Dino jak to? Dino wybija szczyty, cofa się, ale cofnięcie jest powyżej wcześniejszych wsparć. Jak na razie nie widać procesu dystrybucji. Konkluzja dla Dino pozostaje pozytywna. Proszę się nie pytać Quo Vadis Dino, bo tu jak na razie jesteśmy na granicach all time high, czyli jest the limit. I ja mogę Państwu powiedzieć to samo, co Państwo wiedzą, czyli nic nowego, nic przełomowego. Dopóki nie widać procesu dystrybucji, byłoby to widać na wolumenach, na formacjach świecowych, tygodniowych,
dopóty zgodnie z prawem fizyki Dino ma zielone światło do kontynuacji wzrostów. Można byłoby wyrysować swojego rodzaju, można nawet kanał wzrostowy, byłaby to piękna formacja, w ramach której przecież się porusza od wielu, wielu kwartałów. Dino to są poziomy 700 zł, ale proszę mnie nie łapać za słowo, to nie jest w żaden sposób predykcja, to jest po prostu zaspokojenie ciekawskich pytań. JSW. Skoro się JSW nie pojawiło na wykresie dnia, czy na opracowaniu 100 sekund z hasłem, że podaż się wyczerpała i jest szansa na wzrosty, no to wydaje mi się tutaj, czy nie mam prawa zmieniać dotychczasowego negatywnego zapatrywania się na JSW, ponieważ prawa fizyki na chwilę obecną przemawiają za kontynuacją spadków cen akcji spółki JSW. Dlatego też tutaj koncepcja ruchu w kierunku 31 zł w ramach odwróconej chorągiewki i magnesu w postaci linii szyi działa. No ale jeżeli odwrócona chorągiewka pokazuje strefę poniżej 30 zł, no to od razu trzeba otworzyć tutaj wizję takiego drastycznego ruchu na 12 zł. Co musiałoby się zdarzyć, szanowni państwo? No przecież tutaj można powiedzieć litania tych argumentów przemawiających za tym, co mogłoby się wydarzyć z JSW. Ja nie mówię o cenach rynkowych, ale jeżeli chodzi o podejście do spółki z Skarbu Państwa i odejścia od paliw kopalnych, wizji na kolejne lata, no to myślę, że tutaj trudno oczekiwać rozwinięcia się pozytywnego scenariusza na chwilę obecną. Konkluzja negatywna. KGHM. Ceny miedzi spadły w ostatnim czasie. COPX nie chce rosnąć. KGHM także nie generuje pozytywnych sygnałów. Średnia 200-tygodniowa zadziałała jako opór. Głowa z ramionami. Uprzedzam, że to nie jest do końca głowa z ramionami. To jest taka formacja, która ma kształt, ale nie jest poprzedzona przez trend wzrostowy odpowiedniej długości, żeby to zadziałało. Ja bardziej bym się skupił w przypadku formacji tutaj harmonicznej XABCD, która była opisywana na wykresie dnia, kiedy papier doszedł w okolicy 130 zł. Jak na razie brakuje argumentów in plus dla KGH. To, że się broni w okolicy tak zwanej średniej 200-sesyjnej, ok, może to zadziałać in plus, ale to jest za mało, aby dzisiaj wyjść do państwa z hasłem pod tytułem KGHM wchodzi na nową wzrostową ścieżkę. Dlatego też, idąc za ciosem, konkluzja pozostaje spadkowa. No i tutaj LPP i CCC, bo tak naprawdę LPP wychodzi z tego górą. Zamknięcie tygodnia powyżej tych poziomów oporowych, czy jest to zaproszenie do ruchu na 20 tysięcy punktów, no bo tutaj geometria by wskazywała na tego typu scenariusz. Co musiałoby się wydarzyć, żeby LPP tego typu scenariusz mogło zrealizować? Dlatego, ale wykres to wykres. Gdzie jest poziom obrony? Na chwilę obecną 11 660 do tej wysokości LPP ma zielone światło do kontynuacji ruchu wzrostowego, o ile to nie jest pułapka Hossy. Duże wykupienie, ale tak naprawdę wykupienie wielokrotnie towarzyszyło okresom Hossy. Orange, poziom obrony na tamten tydzień 7,24 broniony. Jak na razie brakuje podażowych sygnałów. Zgodnie z tym, co było mówione od wielu, wielu tygodni, to na chwilę obecną argumenty są na korzyść byków, tym bardziej, że zostały pokonane, proszę bardzo, te opory zostały pokonane i ceny wróciły nad linię trendu wzrostowego, czy są też w jej okolicy. To pozytywnie przekłada się na długoterminowe zapatrywanie się i tutaj nie można wykluczyć ruchu na 8,50. Co dalej? PKSA, lecimy banki. Od 5 tygodni stoi w miejscu PKO SA, czyli tutaj hurtowo. PKO BP, który się broni nad wyłamanym ruchomym oporem. Dalej Santander także się broni nad wyłamanym oporem w konsolidacji. Także tutaj wygląda to bezpiecznie. I Alior także wygląda to w miarę bezpiecznie dla byków. Zobaczmy, czy są może jakieś wolumeny dystrybucyjne. Także nie dla Aliora. Czyli tutaj sektor bankowy jak na razie nie
straszy, wykresy tych spółek nie straszą tutaj, jeżeli chodzi o zmianę trendu, ale jest tak, one mają trochę miejsca do cofnięcia się, bo skoro na przykład PKSA nie pobiło szczytów ze stycznia, to ma prawo wydłużyć konsolidację, korektę, w którą się znajduje, bez generowania sygnałów odnośnie zmiany trendu. I to może zaciążyć właśnie na indeksie WIG20, bo tutaj PKSA może się cofnąć w okolicy 85 zł bez generowania negatywnych sygnałów. Stąd też jest ryzyko, czy też przestrzeń do tego, że banki cofając się, bo mogą, pociągną ze sobą WIG20. PGE. Podejście pod ruchomy opór w postaci średniej 200-tygodniowej. Ta 200-tygodniowa, myślę, że tutaj nie wymaga interpretacji. Widać na wykresie, co gdzie było blokowane i jak to działało. Czy tym razem po 4 miesiącach przerwy bykom uda się pokonać ruchomy opór? Zobaczymy. Dla nas jest informacja zwrotna z wykresu w takiej postaci, że 6,74 jest to poziom obrony na ten tydzień. Jeżeli do końca tego tygodnia niedźwiedziom uda się przełamać ten poziom, no to jest fake i po optymistycznym scenariuszu, a zgodnie z dotychczasowymi wskazaniami, informacjami opisywanymi na wykresie dnia czy na pracowaniu 100 sekund, zasięgi mówią o ruchu w kierunku 8 zł. Konkluzja pozostaje wzrostowa. PKN Orlen i magiczne kanały. Już pokazuję, gdzie są magiczne kanały. Jest ich sztuk 3. Numer 1, numer 2, numer 3. Czyli tak. Czerwony, obroniony, wyjście w kierunku górnego ograniczenia, czy też magnesem są okolice 78 zł. Kanał numer 3, czarny. Test dolnego ograniczenia. Zaproszenie do ruchu na północ. OK. I jest jeszcze kanał niebieski, ten mniejszy. Tutaj także jeszcze jest przestrzeń do wzrostu, dlatego też jak na razie z wykresu PKN Orlen nie płyną negatywne sygnały, czyli tym samym jest miejsce do kontynuacji wzrostów. PZU 36,90. Dopóki tygodniowa cena zamknięcia wypada nie niżej, dopóty wyjście górą na historyczne szczyty pozwalają, czy też uprawniają akcyjne byki do kontynuacji hossy, bo nie ma argumentów dzisiaj, aby powiedzieć o tym, że jest fake. Tak zwana negatywna dywergencja, niższy odczyt dygresji, to jest ostrzeżenie, realne ostrzeżenie o tym, że to jest zbyt słabe odejście od ostatnich oporów, że jest to pułapka, ale dzisiaj, szanowni państwo, to skoro formacje tygodniowe świecowe są, jakie są, nie widać formy dystrybucji i papier utrzymuje się powyżej poziomów wspomnianych, czyli to było 36,90, dopóty sytuacja techniczna pozostaje korzystna dla PZU. Pepco. Trochę topornie, trochę mozolnie te wzrosty są robione, stoi w miejscu, ale tak naprawdę skoro element zmienna czasowa w analizie technicznej jest tak kruchym elementem każdej analizy i nie uwzględnia jej się tak naprawdę w opracowaniach, bo nie da się tego robić w sposób sukcesywny. Można czasami tam wstrzelić się w okienko czasowe, ale nie oszukujmy się. O zmiennej czasowej niewiele jest trafnych opracowań. To tak naprawdę wydłużanie w czasie, momentu, w którym Pepco będzie realizowało dotychczasowy scenariusz, no to pozostaje tutaj znakiem zapytania. Dlatego też konkluzja jak na razie pozostaje optymistyczna. Wsparcia w postaci 37,42 pozostaje bronione, dlatego też sytuacja techniczna korzystna dla byków. No i na koniec dwie spółki. Kęty, górne ograniczenie kanału spadkowego i brak pomysłu na dalsze wzrosty. Tego typu odpoczynek w mniemaniu moim, tak jak wielokrotnie o tym żeśmy rozmawiali, ma prawo zachęcić do cofnięcia się cen akcji spółki Kęty w kierunku 450 zł, czyli tam, gdzie jest średnia 200-tygodniowa. No i na końcu Kruk. Prawie całe zasięgi wzrostów zostały już wykonane. Są to poziomy wskazujące na strefę 400 zł i to psychologiczne 400 zł blokuje od kilku tygodni, stąd też należałoby wytłumaczyć, dlaczego Kruk nie chce rosnąć dalej, ale szanowni państwo, skoro sekwencja tygodniowych świeczek jest ewidentnie wzrostowa, białe korpusy dna tych form świec zostały obronione, a jedynie trwa tak zwany płaskowyż, często
finansach wykorzystywane słowo, no to tutaj jak na razie brakuje argumentów, żeby powiedzieć, że szczyt był za nami, konkluzja dla kruka jest wzrostowa. Szanowni Państwo, chciałem tylko przypomnieć, że za tydzień nie będzie spotkania w poniedziałek o godzinie 13. Zapraszam za dwa tygodnie. To będzie końcówka maja, a na dzisiaj dziękuję bardzo. Kłaniam się serdecznie. Piotr Gnejdyk, Biuro Maklerskie. Do zobaczenia, do usłyszenia.